Ogrzewanie podłogowe rozwija się bardzo szybko i na rynku powstaje coraz więcej nowych rozwiązań. Do niedawna wodna podłogówka to był luksus, na który można było sobie pozwolić w nowo budowanym domu. Natomiast dzisiaj istnieje wiele fajnych rozwiązań do remontu, charakteryzujących się niską zabudową. I przetestuję dwa zupełnie różne systemy. W jednym pomieszczeniu zrobię ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie, czyli bez betonu, a w drugim podłogówkę w jastrychu betonowym. Oba o takiej samej wysokości zabudowy, wynoszącej około 3 cm. Jesteśmy na budowie, wchodzę do pierwszego mniejszego pokoju, który interesuje mnie dzisiaj. Na podłodze wylewka, ważne, żeby przed montażem posadzki były równe. W tym pomieszczeniu zrobię system suchy. A to drugie pomieszczenie, w którym zrobię ogrzewanie podłogowe w technologii mokrej, ale to w kolejnym odcinku. Zmierzę teraz powierzchnię i zamówię materiał. Czyli sprawdzam dwa wymiary, szerokość i długość, mnożę przez siebie, tu akurat dalmierz wylicza to sam. Wyszło 14 m². Przeglądając rozwiązania dostępne na polskim rynku, trafiłem na kilka różnych podobnych produktów. Natomiast zdecydowaliśmy się z klientem zamówić materiał z firmy Sander System, który ma dobre opinie w internecie. Oglądałem również filmy na YouTube, widziałem na innej robocie te produkty już wcześniej. I wiem, że są powleczone prawdziwym aluminium, a jest to bardzo ważne, bo tylko wtedy ogrzewanie działa jak należy i osiąga wymaganą wydajność cieplną. Wszedłem na stronę sandersystem.pl, kliknąłem w wycenę ogrzewania, wybrałem pomieszczenie, podałem metraż, zaznaczyłem system, który mnie interesuje i uzupełniłem dane kontaktowe. Po chwili na maila przyszła informacja z przybliżonymi kosztami netto. Następnie skontaktował się ze mną konsultant Sandera, doradził co i jak oraz przygotował dokładną ofertę. Po kilku dniach wróciłem na budowę, przyjechały płyty systemowe EPS, zaprawy cementowe, które będę używał, oraz grunt, rurociąg pętli ogrzewania, taśma brzegowa oraz maty wierzchnie Thermotop. Mam instrukcję montażu, która dostępna jest również w wersji PDF. Otrzymałem też rysunek z propozycją rozprowadzenia rurek grzewczych w obydwu pomieszczeniach. Może najpierw kilka zdań o systemie w suchej technologii, który będę montował. Charakteryzuje go to, że jest lekki i szybki w montażu, ma bardzo niską bezwładność cieplną, czyli szybko się nagrzewa i szybko stygnie, dzięki czemu jest energooszczędny. No i przede wszystkim system można zainstalować samodzielnie, wystarczy trochę chęci, umiejętności majsterkowych i podstawowe narzędzia. Płyty systemu są ze styropianowej płyty pokrytej warstwą folii aluminiowej, która równomiernie rozprowadzi ciepło na całej powierzchni podłogi. Jest to super rozwiązanie, gdzie nie możemy wylać betonu, który obciążyłby niepotrzebnie strop, do podłóg drewnianych, jak również tam, gdzie mamy mało miejsca na wylewkę. Przed przyklejeniem płyt posadzkę muszę sprzątnąć i zagruntować. Podłoże pod płyty powinno być równe, stabilne, wypoziomowane i czyste. Trzeba też usunąć resztki zapraw czy tynku po poprzednich robotnikach, jeśli były wykonywane inne prace. Krzywe podłoże należy wyrównać masą samopoziomującą albo wylewką, zagłębienia i ubytki zaszpachlować. Powierzchnia jest chłonna, dlatego gruntuję emulsją, którą rozcieńczyłem z wodą w proporcji 1 do 1. Wałkiem rozprowadziłem grunt na posadzce. Zostawiam do wyschnięcia, a na ścianie w drugim pomieszczeniu zamocuję kocioł. W okolicy nie ma gazu i wybór padł na kocioł elektryczny Wismana z uwagi na małe rozmiary, prostotę montażu i atrakcyjną cenę. Na dachu budynku jest fotowoltaika, więc eksploatacja będzie tańsza. Zaznaczyłem poziom, wywierciłem dwa otwory i zamocowałem koszulki kołków. Przewlokłem ten gruby przewód siłowy, ustawiłem kocioł i przykręciłem śrubami. Założyłem obudowę. Kocioł zawieszony, teraz będę montował rozdzielacz. Wcześniej zakryłem jeszcze szafką rozdzielaczową natynkową nieestetyczne rury pod parapetem. Rozdzielacz to element centralnego ogrzewania, który z dużą precyzją rozprowadza ciepło w całej instalacji, czyli służy on do zapewnienia odpowiedniego przepływu w każdej pętli grzewczej. W opakowaniu są dwie belki, czerwona zasilająca, niebieska powrotna i akcesoria montażowe. Jest tu możliwość podłączenia 8 obiegów. Dwa wykorzystam na mniejsze pomieszczenie z suchą zabudową, 4 w technologii mokrej, pozostałe dwa zostaną na przyszłość do łazienki i toalety. Korki zamykające przeniosłem na drugą stronę, bo u mnie będzie podłączenie z prawej i zamocować muszę teraz belki w szafce rozdzielaczowej. Do prowadnic przykręcam wieszaki. Kładę belkę tak, żeby końce ułożyły się na gumach i zamykam zaczepami.
przykręciłem śrubkami. Niżej identycznie belka powrotna. Następnie wywierciłem z prawej strony otwory na wysokości belek. Nawinąłem pakuły i nałożyłem pastę uszczelniającą. Dodatkowo dołożyłem jeszcze taśmę teflonową i połączyłem ze śrubunkiem, a z drugiej strony kształtką do rury miedzianych. Tak przygotowane zawory połączyłem z belkami i wsunąłem z powrotem w skrzynkę. Kształtki wyszły przez nawiercone otwory. Wszystko pasuje, ustawiłem i przykręciłem rozdzielacz do plecków skrzyni. W ścianie wywierciłem otwory w kilku miejscach i wcisnąłem kołki. Ustawiłem skrzynkę i przykręciłem na stałe śrubami. Teraz połączę miedzianą instalacją piec z rozdzielaczem. Na powrocie instaluję filtro-separator do gromadzenia zanieczyszczeń. Mimo to przy próbie szczelności do czynnika grzewczego dodam chemię uzdatniającą, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody kotłowej. Z drugiej strony dałem przedłużkę ze złączką miedzianą i czeka mnie trochę zabawy z rurkami. Zaznaczam i zaciskam obcinakiem do rur, przekręcam, dociskam pokrętłem i znowu robię obrót, rurka przycięta. Połączyłem z dwoma kolankami zaciskowymi, przyłożyłem do instalacji pieca, żeby sprawdzić, jak wyjdzie zakręt do ściany. Jest ok, biorę elektryczną zaciskarkę i prasuję na łączeniu kolanek. Trzeba to trochę wyobraźni i rozplanowanie, w jaki sposób mają biec rurki, żeby to estetycznie wyglądało. Najpierw najlepiej pomierzyć i podocinać elementy, złożyć na sucho. Jak widzimy, że jest dobrze, to prasujemy zaciskarką. Można po kolei każdy element, ewentualnie złożoną instalację, jeśli tylko mamy dobry dostęp do połączeń. Natomiast jeśli nie masz narzędzi ani umiejętności, to prace hydrauliczne zostaw komuś, kto się na tym zna. Ja złożyłem coś takiego, kocioł jest połączony z belkami w rozdzielaczu. Wracam do pokoju, grunt wysechł, jedziemy z podłogówką. Pierwsze co, to rozłożę taśmę delatacyjną. Po co taka taśma? Otóż podłoga pod wpływem temperatury delikatnie kurczy się i rozszerza, a taśma brzegowa bierze na siebie te naprężenia, stanowi taką strefę zgniotu i dzięki temu podłoga nie pęka, nie wybrzusza się, swobodnie sobie pracuje. Płyty są ze stropianu EPS 300 o grubości 25 mm w formacie 1,20 m x 60 cm i oklejone folią aluminiową o grubości 1,1 mm. Folia pełni funkcję radiatora, ma przewodzić ciepło po całej jej powierzchni. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt najlepiej je sobie rozłożyć i przemyśleć trasę prowadzenia rur. Ja mam oczywiście rysunek, którym się wspomagam, ale nie zawsze ściany mogą być w kącie i lepiej to sprawdzić. Po zmierzeniu wychodzi na to, że najlepiej jak odetnę ze skrajnych stropianów po 4 cm i wtedy płyty oraz rurki będą ułożone symetrycznie. Tnie się najlepiej popularnym nożykiem z wymiennym ostrzem. Dociąłem, ułożyłem pierwszy rząd. Pasuje, urabiam klej. W takim razie woda oraz klej. Tu użyłem Murexim elastyczny klej do płytek KGX45. Wymieszałem całe wiadro. Rozprowadzam klej grzebieniem i przyklejam kolejne płyty. Przesuwam płytami, żeby pod spodem klej dobrze się rozpłynął i tak zrobiłem całą podłogę. Zostawiam na 24 godziny do wyschnięcia. W międzyczasie podłączyłem piec pod 3 fazy, natomiast można również go używać jako jednofazowy, ale wtedy mamy ograniczoną moc. Użyty kocioł to konkretnie Wisman Vitotrol 100 o stopniowanej mocy do 24 kW. Wykręcam odpowietrznik z belki powrotnej, a w jego miejsce wkręcam manometr. Będzie on potrzebny do pomiaru ciśnienia w trakcie próby. Instaluję elementy do sterowania ogrzewaniem podłogowym firmy Wunda. Najpierw w specjalnie wydzielonym miejscu w szafce listwa sterująca, a później siłowniki termiczne na belce powrotnej. Mogłem to zrobić po podłączeniu rur, bo później kable mi trochę przeszkadzały, ale robię to pierwszy raz. Na przyszłość na pewno zrobię na odwrót. Ok, kable siłowników przeprowadziłem przez przepust i podpiąłem w odpowiednie miejsce na listwie. Następnie samą listwę podpiąłem do prądu. Generalnie ten system automatyki sterującej ma sporo różnych funkcjonalności, natomiast ta instalacja jest zbyt prosta, aby ich użyć. Na dzisiaj to tyle. Wracam na drugi dzień na robotę, po podłodze można już chodzić, zatem pora na montaż ogrzewania. Skorzystam z rozwijaka, który znacznie ułatwia pracę i powinienem sam dać sobie radę z rozprowadzeniem rurociągu.
Rura to sander dedykowana do ogrzewania podłogowego z barierą antydyfuzyjną, zapobiegającą przed przedostaniem się do wody w instalacji tlenu z powietrza i rozwojowi drobnoustrojów. Oprócz tego rura ta jest bardziej elastyczna i nie traci kołowości w przekroju przy wyginaniu w takim stopniu jak rury innego typu. Rura do suchej podłogówki ma średnicę 16 mm, rozwinąłem kawałek do rozdzielacza, od którego wystartuję z montażem. Końcówkę trzeba sfazować oraz nadać jej kołowy przekrój, w tym celu użyłem kalibratora. Przeciągnąłem rurkę z tyłu za dolną belką. Wsunąłem nakrętkę i pierścień zaciskowy. Wcisnąłem kształtkę. I tak przygotowaną rurkę przykręcam do pierwszego nypla z lewej w górnej belce zasilającej. Rurkę zabezpieczyłem przed ostrą krawędzią skrzynki i wracam do pokoju. Ja tu użyłem tylko jednego rodzaju płyt z elementem prostym. Na rysunku widać przy wejściu inne płyty, tak zwane skrętne, gdzie jest większa możliwość manewrowania rurą, ale poradzę sobie w inny sposób, mianowicie nie ma problemu z wyżłobieniem rowków, zależnie od potrzeby. Nożykiem do tapet naciąłem i odgiąłem folię aluminiową i elektrycznym nożem z odpowiednio wyprofilowanym grotem oporowym wycinam w płycie rowek. Tu na zakrętach naciąłem przy ścianie na całej długości, przygotowałem rowki, no i biorę rurę, którą podłączyłem do belki zasilającej i wciskam przy wejściu w szczelinę. Zakręcam i upycham rurkę dalej. Żeby rurka na początku się trzymała, to zakołkowałem hakiem podłogowym. No i dalej jadę prosto przy ścianie, wyciągam sobie rurkę z rozwijaka. Doszedłem w róg pomieszczenia i zakręcam o 90 stopni. Teraz w szczelinę przy drugiej ścianie wygodnie się wciska stojąc i po prostu butem. Tylko na zakrętach lepiej ukucnąć, wygiąć i wgnieść ręcznie. Zawróciłem i układam dalej z powrotem do okna. I tutaj zakręcam. W sumie to cała filozofia, nie trzeba wkładać dużo siły, rurociąg swobodnie się rozwija. Rura dobrze wciska się w rowki w stropianie, nie wyskakuje, mocno siedzi. I tu mam zaprojektowane na dwie pętle ogrzewania podłogowego i teraz wracam do rozdzielacza. Zawinąłem tu na wyciętym wcześniej rowku. Zamocowałem hakiem i wracam pierwszą pętlą do skrzynki. Uciąłem na razie z nadmiarem i startuję drugą pętlą. Połączę do belek później. Przy wejściu ponownie robię na początku szczelinę, dalej już korzystam z nacięć w płytach i rozwijam drugą pętlę. A dlaczego tak w ogóle są tutaj dwie, a nie jedna? Lepiej, żeby pętle były krótkie, zbyt długie powodują większe opory hydrauliczne, ale generalnie ogrzewanie podłogowe projektuje się pod zapotrzebowanie na ciepło konkretnych pomieszczeń. Tutaj to zostało obliczone przez firmę Sander dla tych dwóch pokoi. Dlatego jeśli nie macie doświadczenia w temacie, to najlepiej poprosić o projekt. I błyskawicznie, może nie tak jak na filmie, rozłożyłem drugą pętlę. Tutaj na zakręcie ta rurka trochę prężyła. W takim przypadku wystarczy wyciąć kawałek stropianu i przymocować ją do podłoża. Mogą czasem wystąpić jakieś naprężenia, rura może wypadać lub podnosić się. Wtedy wiercimy otwór i mocujemy hakiem. Istotne, żeby nie wystawała więcej niż milimetr ponad płyty i licowała z podłożem. Powstały ubytek wypełnię zaprawą w kolejnym etapie podczas montażu mat. Wyszedłem z pokoju i mocuję rurki do podłogi. I tu podłączałem pierwsze zasilanie, a na dole powrót. Tak samo zamocowałem hakami drugą pętlę, wyszło coś takiego. Rurki biegną przy ścianie. Nie izolowałem przyłączy, ponieważ przechodzą one przez pomieszczenie ogrzewane, w którym w kolejnym odcinku będę robił ogrzewanie podłogowe w innej technologii i zostaną one oblane betonem. A tu przy pomocy skręcanych złączek zaciskowych podłączyłem pętlę do obiegu obok pierwszej. Możecie sobie teraz podejrzeć, jak prezentuje się gotowa podłogówka w tym pomieszczeniu. Jutro będę to zakrywał, gdyż wcześniej trzeba zrobić próbę szczelności. Musimy mieć pewność, że nic nie zostało uszkodzone i nie cieknie woda. Próba trwała 24 godziny, więcej opowiem o tym w drugim filmie.
Urabiam klej Murexin DKM95. Jest to hydroizolacja i elastyczny klej w jednym. Wymieszałem od razu cały worek i smaruję najpierw pacą na płasko, wypełniam szczeliny. Masa wysycha w całej swojej objętości, więc nadaje się na obytki lub niewykorzystane rowki w płycie stropianowej. I następnie rozprowadzam pacą zębatą z półokrągłym zębem do klejów rozpływnych. I przyklejam matę Thermotop, która redukuje naprężenia. Jest ona bardzo cienka, także nie podnosi wysokości pomieszczenia i po związaniu z klejem będzie doskonale nadawała się do przyklejania płytek już bez dodatkowych wzmocnień czy gruntu szczepnego. Matę dociskam pacą, ewentualnie poziomicą. Ważne, żeby masa się rozpłynęła i płyta dobrze dolegała. Cięcie jest proste nożykiem do tapet. No i zwrócić trzeba uwagę na przesunięcie między łączeniami przyklejanych mat, jak również płyty z ogrzewaniem. Na drugi dzień można już wchodzić, a co za tym idzie kleić płytki. Użyłem kleju wysoko odkształcalnego Supraflex i przykleiłem gres na całej powierzchni. Tu macie przykład suchego ogrzewania podłogowego z wykończeniem płytkami, jednak można również położyć deski bądź panele laminowane, tylko oczywiście bez klejenia jako podłogi pływające, używając odpowiednich podkładów i trzymając się zaleceń producenta okładziny. Podłoga zrobiona, zafugowana czy grzeje, to dowiecie się już w kolejnym odcinku, kiedy zrobię test. Poza tym będę układał instalację w technologii mokrej w drugim pomieszczeniu. Opowiem, jak wykonać próbę szczelności, jak odpalić piec i sterować ogrzewanie aplikacją oraz inne ciekawostki. A jeśli masz w temacie jakieś pytania, pisz w komentarzach, na najciekawsze odpowiem w kolejnym filmie. Cześć!